No hejka kochani, witajcie w moim domu. Oczywiście Orion myśli, że ktoś do nas przyszedł i zawsze tak wita wszystkich gości, więc zapraszam was do naszego domu dzisiaj. Kto pamięta MTV Cribs? Ja kiedyś to namiętnie oglądałam, jak gwiazdy mieszkają, a dzisiaj Kretka was zaprasza do naszego domu i Urusia, tak? Tak, Oro zawsze tak wita wszystkich szczekiem. Dobra, to nie przedłużamy. Chodźcie, zapraszam was. Dzisiaj zobaczycie nasz cały dom. Witam was, kochani, w naszym domu. Od początku. Słuchajcie, dom jest z lat 90. i powiem wam, że to jest takie typowe budownictwo floryckie. To jest amerykański taki florycki dom, który właśnie w latach 90. Każdy dom, można powiedzieć, wyglądał identycznie. Oczywiście w środku są rzeczy, które nie wyglądają tak samo, ale jeżeli chodzi o rozmieszczenie pomieszczeń, o wielkość, o to, jaką ma bryłę dom, to są właśnie takie typowe domy, które możecie znaleźć na Florydzie. Dom jest piętrowy, gdzie zazwyczaj na Florydzie widzi się więcej domów parterowych ze względu właśnie na bezpieczeństwo, na huragany, ale też, jak widzicie, są też domy właśnie piętrowe. Tych pięter może być więcej niż tylko jedno, tak jak u nas. Więc teraz te domy bardzo się różnią, ale ten dom to jest taki właśnie moim zdaniem klasyk, który tą architekturę można właśnie znaleźć na Florydzie. Od razu wchodzicie do domu. Nie ma czegoś takiego, że mamy jakiś ala przedpokój, czy przedsionek, czy na przykład wiatrołap. No, z racji takiej, że ogólnie tak się buduje właśnie domy w Stanach, w zależności jaką mamy tam strefę klimatyczną, no ale że tutaj tego wiatrołapu jakby no, nie ma takiej potrzeby, bo u nas jest cały czas gorąco, cały czas chodzi klimatyzacja i właśnie dom jest klimatyzowany i za pomocą klimatyzacji zarówno chłodzimy dom, jak i go ogrzewamy. To z takich właśnie technicznych rzeczy. I teraz tak. Ja uwielbiam tą przestrzeń tutaj, która jest i gdybyśmy tutaj zostawali, bo jak wiecie, my ten dom niedługo już sprzedajemy i tak mam go już idealnie przygotowanego, bo jestem właśnie przed zdjęciami na sprzedaż, no to stwierdziłam, że wykorzystam ten moment, kiedy mam tak fajnie posprzątany i pokażę właśnie wam ten dom w całości. Nigdy tego nie robiłam. Kiedyś sobie obiecałam, że właśnie ten dom pokażę wam, jak już będziemy go sprzedawać i teraz go zobaczycie jakby w jeszcze umeblowanego, a później jak już się będziemy przeprowadzać, przenosić do nowego domu, to pokażę wam też ten dom, jak on będzie wyglądał pusty, jak my go zostawiamy, bo dzisiaj wam nie pokażę garażu. O nie, nie, nie. Zresztą wy już w niejednym vlogu widzieliście garaż, więc no jest tam jeszcze cały czas bałagan, teraz mamy jeszcze tam, słuchajcie, wsadziliśmy tam wannę, kafelki są, podłogi, więc no nawet nie da się tam zbytnio wejść już, ale on już niedługo zostanie opróżniony i wtedy wam go pokażę, więc wybaczcie, akurat dzisiaj tej jednej rzeczy wam nie pokażę, ale pokażę wam, jakie są wejścia do garażu. No dobra, kochani, i teraz tak, tak jak wam mówiłam, ja bardzo lubię tą otwartą tutaj przestrzeń i gdybyśmy tutaj zostawali, to na pewno byśmy wyburzyli tą ścianę. Za tą ścianą jest jakby kuchnia, co zaraz zobaczycie, ale tutaj wiem, że tej części byśmy nie mogli wyburzyć, ona by musiała zostać, bo to jest ta kolumna, która jest tą taką nośną, tak? Dobrze mówię? I ona by musiała zostać, ale ogólnie wiem, że niektórzy sąsiedzi, jedna sąsiadka właśnie u nas na osiedlu wyburzyła sobie tą ścianę, czy dwóch sąsiadów. Wiem, że gdzieś byłam i widziałam właśnie, jak to wygląda bez tej ściany i wtedy całą kuchnię się właśnie przenosi już tutaj, wtedy jadalni stricte takiej samej, wiecie, oddzielnej nie ma, tylko po prostu jest wszystko połączone z kuchnią, coś podobnego jak u nas w nowym domu będzie.
ale ogólnie ta przestrzeń jest bardzo fajna. Podobają mi się bardzo okna, które tutaj mamy, które dają taką fajną właśnie przestrzeń. Też właśnie antresola, którą zresztą troszeczkę żeśmy zabudowali, ale można ją otworzyć. Zaraz wszystko Wam pokażę, ale skupmy się tutaj na dole. Więc jak widzicie, wchodzimy do domu. Co zaraz Wam się rzuca w oczy, to jest obraz, o który zawsze pytacie na vlogach albo na moich rolkach na Instagramie. Co to w ogóle jest ta ściana? Więc jak widzicie, teraz macie w całej okazałości obraz, który zabieramy ze sobą na nowy dom. Jest to obraz, który kiedyś Marek po prostu przywiózł z budowy. Dostał na budowie, mógł zabrać ten obraz i żeśmy go zabrali. Niestety tutaj ta pleksi jest uszkodzona, więc ona na nowy dom będzie wymieniana. Była ona już tak pęknięta i widzicie, tyle czasu i jeszcze żeśmy tego nie zrobili, ale stwierdziliśmy, że przy przeprowadzce może się coś uszkodzić, coś odprysnąć, więc zostawiliśmy to na razie tak jak jest. No i jak widzicie, od razu widać jadalnię. No i teraz przejdziemy właśnie do tej części. Jesteśmy właśnie w takiej części formalnej. Kiedyś się tak właśnie budowało te domy amerykańskie, że kiedy się wchodziło do domu, to był taki pokój formalny, w którym właśnie przyjmowało się gości na herbatkę, na kawkę. I właśnie tutaj zaczynały się całe imprezy. I później, prawda, przechodziło się do jadalni albo się przechodziło do pokoju telewizyjnego, który teraz zaraz Wam pokażę. Na dole nie mamy żadnej sypialni, wszystkie sypialnie są na górze. Nie zawsze tak jest, bo jak wiecie, w górach mamy na przykład jedną sypialnię właśnie na dole, a reszta jest na piętrze. Też parę mamy właśnie w basemencie. I taka ciekawostka od razu, nie ma czegoś takiego na Florydzie jak basement, czyli piwnica. Jak wiecie, w Stanach te piwnice bardzo często są właśnie zamieszkane, albo są jakieś właśnie pokoje gier, pokoje zabaw, albo kina też sobie tworzą ludzie, więc nie ma czegoś tutaj takiego. Jeżeli nie widzieliście naszego domu w górach, to też robiłam Wam tam house tour, chociaż powiem Wam, że powinnam tam zrobić mały update, bo tam się dużo zmieniło od czasu, kiedy robiłam właśnie ten house tour i właśnie chyba wtedy nawet nie mieliśmy wykończonego naszego playroomu, co teraz już, prawda, jest wykorzystywany. No i tak, nie ma czegoś takiego jak na Florydzie właśnie basementu. Dlaczego? Dlatego, że Floryda to jest jedno wielkie bagno, to są bardzo podmokłe tereny. Jak oglądacie nasze vlogi z budowy, no to wiecie, że prawda, my musieliśmy niezłą górkę usypać na naszej działce, żeby dom był na górce. I jak nawet patrzycie tutaj na osiedle, na tą naszą ulicę, to też widać, że te domy są podwyższone i po prostu ulica jest jakby na dole. Z tego względu, że jeżeli jest huragan, są bardzo duże opady deszczów, czasami też bywa tak, że te zbiorniki retencyjne się wylewają, bo tyle jest tej wody. To jest tak zrobione, żeby właśnie nam nie zalało domu i takie są kody, po prostu tak trzeba budować na Florydzie, więc nie ma mowy w ogóle o piwnicy i tak samo nie ma wcale takich, wiecie, dużych budowanych poddaszy. Są poddasze, w których na przykład ja trzymam osobiście dekoracje, na przykład w tym domu, ale one są bardzo niskie, tam nawet nie możecie zamieszkać, to jest tylko dosłownie na pudełka z dekoracjami i to tyle. To jest właśnie ten formalny pokój, w całości możecie go zobaczyć. Mamy teraz tutaj ogromną przestrzeń, z tego względu, że już trochę mebli żeśmy się pozbyli. Tutaj kiedyś stała, no taki barek można powiedzieć, w którym właśnie trzymaliśmy różne kieliszki, alkohole też. I ten barek został już sprzedany, więc powoli, powoli już wiecie, zaczynamy jakby się pozbywać pewnych rzeczy, no bo jeszcze trochę i my już naprawdę będziemy stąd się wynosić, można powiedzieć. Jak widzicie, Orusia ma tutaj swoje legowisko, swoje łóżko i ona tutaj najwięcej przebywa. I się każdy zawsze śmieje ze znajomych, że to jest pokój Orio, więc ma spory pokój nasz pies. Tutaj też zawsze stała choinka, co pamiętacie. Był taki czas, że my mieliśmy chyba 6-metrową choinkę, jeżeli dobrze pamiętam, 12 feet, to jest 6 metrów. Albo przesadziłam, może 3 metry?
możecie mnie poprawiać w komentarzach, ale ona była naprawdę wysoka i mogła się tu fajnie zmieścić ta choinka, no bo przez to, że mamy tą tutaj antresolę, tu jest ta część taka fajna, otwarta. Później tamta choinka pojechała w góry, bo też mamy tam możliwość, żeby taką dużą choinkę postawić. I teraz jest tutaj mniejsza choinka, ale zawsze tak tutaj ta choinka sobie stała. W tym roku też ona stała jakby na oknie, przez to, że mogliśmy sobie przestawić tą kanapę tutaj, to fajnie było ją widać z okna. To był bardzo taki ładny widok, jak się przyjeżdżało koło naszego domu. Może ktoś się będzie pytał, może nie. Jeżeli chodzi o podłogę w naszym domu, to tutaj na dole w tej części właśnie formalnej i w jadalni mamy oddzieloną taką część, gdzie mamy podłogę drewnianą. I w drugiej części domu, tutaj na dole akurat, czyli już właśnie pokój telewizyjny, kuchnia i pralnia, mamy marmury. I powiem Wam, że jedną i drugą podłogę to jest po prostu jakieś szaleństwo. To pięknie wygląda, nie mogę powiedzieć, do tego domu bardzo pasuje, ale jeżeli chodzi o czyszczenie, o pielęgnację tej podłogi, to i przy jednej, i przy drugiej jest strasznie dużo pracy. Jeżeli chodzi o tą drewnianą podłogę, to ta wyjątkowo jest bardzo miękką podłogą, więc ona, jeżeli chodzi o Oreo, dla niej nie jest zbyt dobra ta podłoga, bo wszystkie tam pazurki, prawda, zarysowania, wszystko na tej podłodze widać. A jeżeli chodzi o marmur, to do czyszczenia naturalny kamień to jest po prostu jakaś zgroza. Ja się naprawdę ostro teraz naczyściłam tą podłogę i nawet nie jestem z niej w 100% taka zadowolona. I tak jak teraz w nowym domu, będziemy robić właśnie podłogę porcelanową na tej części otwartej. Też ze względu na to, że będziemy mieć basen, ona będzie matowa, więc nie będzie śliska. Będzie bardzo łatwa do wyczyszczenia. I tak, takie mamy plany. Jeśli chodzi jeszcze o tutaj ten dom, to ten dom, widzicie, ma bardzo dużo sztukaterii. Co w domach takich, na przykład na takim osiedlu, na którym my mieszkamy, nieczęsto się spotyka. Z tego względu, że to już są takie rzeczy, wiecie, takie custom, takie na zamówienie, robione przez stolarza. Jeżeli budujecie dom na takim osiedlu przez kontraktora tego osiedla, no to możecie sobie tam jakieś, macie opcje do wyboru, ale to są bardzo drogie inwestycje, dużo to kosztuje. Ja, że takiego stolarza w domu mam, no to ten dom wygląda jak wygląda i rzeczywiście, jak widzicie, mamy takie klasyczne sztukaterie po prostu wszędzie, te wszystkie listwy przypodłogowe, wszystkie listwy przy oknie, tego nie ma. Przynajmniej w tych domach, które są tu na tym osiedlu, takich listew, takich sztukaterii nie mają. To wszystko było robione przez właśnie Marka, ale powiem Wam też odnośnie nowego domu. W nowym domu nie będziemy mieć tyle sztukaterii. Dom tamten będzie całkowicie w innym stylu, ten jest taki bardziej klasyczny i do tego domu to rzeczywiście bardzo pasuje. I bardzo mi się to cały czas podoba, jeżeli chodzi o ten dom. Jak widzicie, mamy jadalnię. Tutaj stoi tylko i wyłącznie stół, krzesła, lustro, żyrandol i okno. I dywan, i Oreo. I powiem Wam, że różnie sobie to ludzie urządzają. Niektórzy jeszcze stawiają tam komodę, na przykład z naczyniami, jeśli się im zmieści, bo my mamy wyjątkowo bardzo duży ten stół. Ten stół akurat zabieramy na nowy dom. Będziemy w przyszłości chcieli zmienić do niego krzesła. Te krzesła na razie zabierzemy i chyba wymienię po prostu pokrowce. Jakby się ktoś pytał, to krzesła są w ogóle z Ikei. A jeżeli chodzi o stół, to jest prezent. Marek kiedyś dostał właśnie prezent od właściciela jednego domu. Właśnie w prezencie, w podziękowaniu. Piękny to jest stół, bardzo nam się podoba. Ja Wam później pokażę, jaką on ma piękną nogę. I właśnie teraz na nowym domu będzie bardziej wyeksponowana ta noga. Właśnie o to chodzi, żeby ją było widać. Więc tak. I teraz tak, mamy dwa wejścia. Jedno wejście mamy tutaj do kuchni i jedno wejście możecie przejść pokojem właśnie telewizyjnym. Ja Wam pokażę, gdzie jest tutaj to wejście, bo jego aż tak nie widać. O, tutaj sobie mogę tędy przejść.
Niektórzy też sobie zabudowują tutaj to, ale to jest takie fajne, że jak gotujecie, są święta, no to właśnie można sobie jakby bardzo łatwo te posiłki tutaj wykładać. Jak jeszcze spędzaliśmy tutaj święta, to właśnie to było bardzo takie, no, pomocne. Teraz wiecie, my większość świąt spędzamy właśnie albo poza domem, albo jesteśmy w górach, w naszych domach. Teraz pewnie się to trochę zmieni w tym roku, bo planujemy dużo świąt robić, chyba wszystkie zrobimy na nowym domu, jeszcze zobaczymy, jak to będzie. Ale tak, ale no, tak to wygląda. No nic, pokażę Wam teraz właśnie kolejną część. Może przejdziemy tą drugą stroną, żebyście zobaczyli, jak się przechodzi do pokoju telewizyjnego. No dobra, jeszcze Wam nie powiedziałam jedną z ważniejszych rzeczy, jaka jest w tym domu. To są te przepiękne schody, które też robił Marek ze swoimi pracownikami. Piękne są. A tutaj w ogóle ta rama, to wykończenie, naprawdę są cudowne. To były schody robione specjalnie dla Wiktorii, bo jak Wiktoria zaczęła się na nie wspinać, one wcześniej miały taki zielony karpet, czyli taką zieloną wykładzinę. Nie miały takich ładnych, takiej ładnej balustrady. I później jak Marek właśnie zerwał tą wykładzinę, to były takie, wiecie, tylko gołe dechy, jeszcze z takimi tymi przypinkami od wykładziny, więc Marek to wszystko zrobił właśnie od kiedy Wiktoria zaczęła się wspinać po tych schodach, żeby już te schody były zrobione. I teraz przechodzimy sobie do pokoju telewizyjnego. Zapraszam do naszego pokoju telewizyjnego i powiem Wam, że on taki duży wygląda w kamerze. Bo teraz jak patrzę na podgląd, to naprawdę taki się wydaje, taka tutaj przestrzeń nie wiadomo jaka. Znaczy, on jest spory, ale jeżeli chodzi o pokoje takie, które na przykład nawet będziemy mieć w nowym domu, czy w innych domach, no to on nie jest wcale duży. A powiem Wam, że to jest jedno z mniejszych pomieszczeń, które mamy w tym domu, a tutaj najwięcej czasu spędzamy z rodziną, nie? Proponuję Wam sobie też coś zrobić do picia, bo jak ja się rozgadam, to ten film będzie trwał wieki. Dobra, jeżeli chodzi o ten pokój, no to tak samo. Jeżeli chodzi o sufit, był robiony przez Marka, wszystkie listwy, wszystkie ścianki. Tą ściankę też Marek zrobił telewizyjną nie tak dawno, bo tu kiedyś wcześniej mieliśmy taki jakby ala regał, w którym był wbudowany telewizor. Oczywiście ten telewizor był dużo mniejszy, później, prawda, Marek chciał dużo większy telewizor, więc automatycznie potrzebowaliśmy więcej miejsca. I też zrobiliśmy to, można powiedzieć, troszkę w celach też takich sprzedażowych, ze względu na to, że ta ścianka dużo mniej zajmuje miejsca niż ta, która była. Bo naprawdę tu się bardzo dużo zwiększyło miejsca. Ona jest jedną z nowocześniejszych rzeczy, które są w tym domu, ale mi się wydaje, że całkiem nieźle się wpasowała. Marek też wymyślił właśnie te ściany, jak widzicie, tutaj po jednej i po drugiej stronie, więc bardzo ładnie to połączył, bardzo nam się podoba. I jak widzicie, tutaj mamy takie duże drzwi, chociaż nie największe, bywają dużo większe. Mamy wyjście na taras bezpośrednio, więc ja się trochę wkurzam czasami, bo niby mamy taras zbudowany, jest tam kostka, zaraz go zresztą zobaczycie. To wiecie, wszystko się tutaj wnosi. Bardzo często też mamy tutaj gości, takich niespodziewanych jak jaszczurki, czy nawet węże nawet się trafiły. Nie w takiej dużej ilości jak jaszczurki, ale bardzo często, jak wiecie, dzieciaki idą się pobawić na zewnątrz, no to nie zawsze zamykają te drzwi i to tak, wiecie, cały czas ten cały brud, trawa jakaś, wszystko tutaj wchodzi, więc rzeczywiście ten pokój trzeba najbardziej o niego dbać. Ale on jest najłatwiejszy do sprzątania, bo jest tutaj najmniej powierzchni. Jak widzicie, tam stoi taki mały stoliczek artystyczny Kacperka. Czasami Wikusia do niego dołącza. Też tutaj mamy gdzieniegdzie jeszcze zabawki. W tych wszystkich szafkach są zabawki Kacpra pochowane. Jego fotel oczywiście do oglądania. Więc tak to się tutaj przedstawia. Teraz jesteśmy jakby po drugiej stronie tego pokoju i tutaj możecie właśnie zobaczyć, jak wygląda druga strona. Czyli naprzeciwko mam telewizor
i siadamy sobie tutaj na kanapie. Kanapa zostaje w tym domu, tak stwierdziliśmy. Poza tym w naszym domu jest ona, w naszym nowym domu będzie ona za mała, bo jak widzicie, ona jest najlepsza dla trzech osób tylko i wyłącznie. My ją dawno temu żeśmy kupowali, więc wtedy spełniała nam te wszystkie wymogi, ale teraz nawet jak przyjeżdżają do nas czy goście, czy właśnie jest też Kacperek, no to potrzebna by była nam większa ta kanapa. Coś podobnego jak mamy w górach, taki wiecie, fajny, duży narożnik, żeby wszyscy się zmieścili, żebyśmy wszyscy sobie mogli razem siedzieć. No i tak jak widzicie teraz tak, jeszcze tu są dwie pary drzwi, szafę pod schodami. Tutaj mamy spiżarkę, bardzo malutką, bo tylko dosłownie parę półek i ona nie jest bardzo głęboka. Z czego ja się teraz bardzo cieszę w nowym domu, żeby właśnie ta spiżarka będzie taka konkret. No i tutaj zaraz kolejne drzwi są, które Wy teraz na razie widzicie, to są drzwi od klimatyzacji. Tam jest, słuchajcie, cały sprzęt od klimy. Tutaj jest właśnie cała klimatyzacja, całe zarządzenie, czyli chłodzenie i grzanie. I czy Wy widzicie to śmigło? To śmigło jest mega i je zabieramy. I na nowym domu ono teraz będzie wisiało w ten sposób. Nie w poziomie, tylko w pionie. Bardzo fajne śmigło, Marek je kiedyś kupił. To jest prawdziwe śmigło od samolotu. No i jak widzicie, za mną jest kuchnia. Też z takim miejscem do jedzenia, więc tych stołów mamy, a mamy. Więc może sobie teraz przejdziemy do kuchni. Jesteśmy w kuchni i jak widzicie, tutaj jest zrobiony a la barek. To było takie modne w latach 90. i 80. zresztą też. I w sumie, gdyby była ta ściana tutaj, tak jak Wam mówiłam, to jest ta właśnie, bo to jest ta ściana, którą by trzeba było wyrzucić, można by było tutaj taki barek zrobić, ale my byśmy bardziej woleli na przykład wyspę, bo można by było tutaj zrobić, wtedy by się pozbyło tego stołu, ale to już są takie remonty, że to już zostawimy dla kogoś innego. No ale jak widzicie, ten barek jest totalnie tutaj niewykorzystany z tego względu, że stoi tutaj kanapa, no i mamy ten pokój tutaj, prawda, telewizyjny. Można by było zrobić mały miszmasz, próbowaliśmy już tego kiedyś, żeby tam powiesić telewizor w jadalni, tam postawić kanapę, tam sobie oglądać, ale to już wiecie, ja mówię, to już dla innych zostawimy. Jak widzicie, jesteśmy w kuchni, tą kuchnię też ostatnio widzieliście, bo też tu ostro sprzątałam. Też mamy właśnie tutaj stół. I chyba ten stół z tymi krzesłami też tu zostanie. I jak widzicie, mamy tutaj też strefę właśnie, przy której najwięcej jemy. My więcej jemy przy tym stole, niż przy stole w jadalni. Bo jemy tutaj na co dzień właśnie śniadania, obiady, kolacje, wszystko, co tylko idzie. No i właśnie mamy kuchnię. Kuchnia jest też taka, można powiedzieć, otwarta, nie jest oddzielna, jest połączona właśnie z tym pokojem. I tak, jeżeli chodzi o szafki, to już Wam mówiłam w tym właśnie vlogu o kuchni. One też były właśnie robione na zamówienie. One są specjalnie tak postarzane, bo niektórzy mi pisali, że strasznie mam obskrobane te szafki. One, wiecie, no już w niektórych miejscach są troszeczkę uszczerbione, ale te wszystkie przetarcia, one są właśnie specjalnie. Widzicie, na listwach też to jest. Taki był kiedyś, wiecie, taka była kiedyś moda, kiedyś bardzo się podobały takie kuchnie. Teraz też mają jeszcze swoich zwolenników, więc może ten, kto będzie kupował ten dom, to akurat będzie mu się podobać, a jak nie, to szafki są w tak dobrej kondycji, bo są z bardzo dobrego materiału zrobione, że wystarczy je przemalować i naprawdę są, super jest ta zabudowa. Jeżeli chodzi o blaty, tak samo, po prostu uwielbiam te blaty, one cały czas dobrze wyglądają, a mają już naprawdę, no, prawie 20 lat. Więc naprawdę super się przedstawiają, nic się z nimi nie dzieje, fajny mają kolor, super tutaj pasują. Ja bym tutaj naprawdę, można, słuchajcie, tak jak nasza agentka powiedziała, po prostu tu można kupić ten dom i sobie zamieszkać, nie trzeba od razu wyrzucać pieniędzy na remont. Wiecie, no my o ten dom dbaliśmy, remontowaliśmy go na bieżąco. Jest parę rzeczy, które byśmy chcieli zmienić i ja Wam o tym teraz mówię, ale to nie są rzeczy, które ktoś, kto kupi ten dom, musi teraz to zmienić i musi to naprawić, bo my też żeśmy dużo rzeczy ponaprawiali, wyremontowali właśnie przed sprzedażą. I ja mówię, można po prostu kupić i zamieszkać. I tutaj jest właśnie to wyjście do jadalni. Tutaj też Orio ma swoje michy.
Proszę bardzo, tutaj jest to wyjście. No dobra, to chodźmy teraz do kolejnej części, która jest po drugiej stronie tego pokoju telewizyjnego i pokażę Wam, co tam się mieści. Teraz Waszym oczom ukazały się kolejne drzwi, ale tak, drzwi są i tu, ale tylko są otwarte, tu są drzwi i tu są drzwi. Tu Wam już pokazywałam, to jest klimatyzacja. Naprzeciwko, gdzie teraz sobie wyjdziemy, jest łazienka, jest toaleta. Czyli tak zwane powder room, tylko i wyłącznie toaleta z umywalką. I powiem Wam, że uwielbiam tą łazienkę. Tą łazienkę robił też Marek sam, własnoręcznie. Pamiętam, jak przyjeżdżałam do niego pierwszy raz do Stanów, to właśnie on robił tą łazienkę jakby na mój przyjazd. Bardzo ją lubię. Ona jest taka, wiecie, bardzo bogata, jeżeli chodzi o zdobienia, o te wszystkie sprzęty, lustra, struktura ścian, sufity, ale jest bardzo ładna i mi się wydaje, że ona bardzo tutaj pasuje, zawsze robi wrażenie, bo to jest taka toaleta, z której właśnie zawsze korzystają goście, ludzie, którzy do nas tutaj do domu przychodzą. Tutaj też, jak widzicie, mamy bardzo ciekawą podłogę. Ja szczerze nie polecam Wam takiej podłogi. Jest to podłoga bardzo ciężka w utrzymaniu czystości. W innym pomieszczeniu może jak najbardziej, ona robi wrażenie. Są to prawdziwe cegły, ale jeżeli chodzi o czyszczenie, to tylko tutaj odkurzacz parowy daje radę. No i zwykły odkurzacz, jeżeli chcecie tylko sobie odkurzyć, ale jeżeli chodzi o mycie, to tylko odkurzacz parowy. Ale naprawdę pasuje do całości łazienki. Ten, kto ogląda moje wszystkie vlogi, ten wie, że tutaj zaczynałam serię w ogóle vlogów o sprzątaniu, o przeprowadzce, o właśnie przygotowaniu domu pod sprzedaż. I też Wam właśnie mówiłam, że na końcu tej serii zrobię Wam właśnie cały house tour. I oto jest. Tu mamy pralnię. Tam zaraz Wam pokażę, są drzwi do garażu, więc też przez pralnię można wejść do domu. I teraz tak, jak ten dom został kupiony, to był tylko naprawdę jedna półka zrobiona, no i miejsce na pralkę, na suszarkę, prawda? Jeżeli chodzi o lodówkę, lodówka nam została ze starych sprzętów kuchennych. Ona nie była popsuta, to była ostatnia rzecz, którą wymieniliśmy w tamtej kuchni, bo żeśmy wymieniali wszystkie sprzęty. I właśnie stwierdziliśmy, że dodatkowa lodówka nam się przyda. Zazwyczaj Amerykanie lodówki trzymają w garażu. My z racji takiej, że w tym garażu nie mieliśmy miejsca. Zresztą też mieliśmy wcześniej lodówkę inną i ona się popsuła, też było tam za ciepło. Więc stwierdziliśmy, że ona fajnie będzie tutaj też pasować, było na nią miejsce i powiem Wam, że naszej agencji od nieruchomości bardzo się to spodobało, że właśnie ta lodówka tutaj jest. Jak widzicie, mamy suszarkę i pralkę. Świetna rzecz, polecam każdemu. Tutaj mam, jak widzicie, bardzo fajny zlew, który się bardzo przydaje. I właśnie tutaj ten drążek, na którym mogę sobie wieszać różne prania. No i można powiedzieć, że to tyle. Tutaj trzymamy brudne ubrania. Tutaj mamy jakieś zapasy, albo jak są święta, to też tutaj właśnie przetrzymujemy w tej lodówce. Mamy też tu Oreo jedzenie. Trochę można by było to inaczej zorganizować, no bo jednak w pralni powinna być tylko pralnia. Teraz o tym pomyśleliśmy w nowym domu i jest to rzeczywiście oddzielone, że spiżarka, lodówka, jedzenie Oreo, pralnia będą miały swoje miejsce i to będzie tak fajnie, ale i tak uważam, że bardzo fajne jest to pomieszczenie, wszystko jest zabudowane, wszystko można trzymać w szafkach, też tutaj mamy właśnie papiery, papier toaletowy, ręczniki, chemię, proszki, więc fajnie to rzeczywiście tutaj się to przedstawia. Deskę do prasowania, żelazko, odkurzacze, więc wszystko tutaj się fajnie mieści. Dobra, idziemy teraz na taras i zaraz ktoś przyjdzie. Uwaga. Zbiera się już. Idzie. No chodź, Oruś. Chodź, pójdziemy, pokażemy tarasik. Chodź. No chodź, come on. Chodź.
Dobra, jeszcze zanim Oreo przyjdzie, się zdecyduje, chciałam Wam pokazać, jakie tutaj mamy żaluzje. Kiedyś marzyłam o takich żaluzjach. No idź, idź na dworek, no, nie bój się. Myślę, że coś tutaj, wiecie, coś kombinuję. Bardzo marzyliśmy o takich właśnie żaluzjach. One są takie, że możemy je właśnie otworzyć i mamy całe okna pootwierane. Nigdy tego nie robimy. Bardziej tylko to robię, kiedy muszę umyć okna i tu posprzątać. Jeżeli chodzi właśnie o te żaluzje, one do tego domu pasują, ale jeżeli chodzi o nowy dom, totalnie nie chcę mieć żadnych takich właśnie żaluzji zasłaniających okna. Chcę całkowicie mieć otwarte te okna. Myślimy teraz o takich, wiecie, roletach automatycznych. To nam się najbardziej podoba. Wybaczcie, skrzypią drzwi. Idziemy już właśnie na taras. Bardzo fajna przestrzeń, którą uwielbiamy do tej pory. Z jednym małym minusikiem, z takim, że nie ma tu dachu. Dlatego jak oglądacie nasze vlogi z budowy, to wiecie, że my uwielbiamy nasz nowy taras. Właśnie ze względu na to, że on jest przykryty dachem. Nic nam już na głowę nie będzie kapać. Floryda jest słonecznym stanem, tak się właśnie o niej mówi. Ale też jest pora deszczowa, która ma miejsce od czerwca do prawie końca października. Wtedy też występują huragany. I tych deszczy jest naprawdę sporo, a jak już jest huragan, no to już w ogóle. Dobra, jeżeli chodzi o taras, jak widzicie, mamy tutaj pergolę, na której kiedyś rósł piękny jaśmin. Niestety zaczął mi chorować i cały mi usechł i jakoś tak zmarniał, więc stwierdziłam, że go całego zrzucam i umyłam ten trelis, który ostatnio widzieliście we vlogu. Myślałam, że będę musiała go malować, ale tak ładnie wygląda po umyciu, że Marek stwierdził, że słuchaj, nie będziemy już jakby naszego czasu i energii tracić, bo mamy bardzo dużo pracy na nowym domu. Jak widzicie, trawy też na razie jeszcze żeśmy nie wymienili. Nasza agentka powiedziała, że to nie jest jakiś problem. Posadziłam, posiałam trochę trawy w miejscu, gdzie stała właśnie trampolina. Zobaczymy, jeżeli będą, wiecie, jakieś tam... Jeżeli ludzie, którzy będą kupować dom, będą mieli jakieś ale, no to wtedy tą trawę wymienimy, ale raczej nikt na to tak zbytnio nie zwraca uwagi, bardziej zwracają uwagę na kondycję ogólną domu. No, ale ogólnie też ta pergola daje troszeczkę cienia, ładnie to wygląda. Na całej tutaj powierzchni tarasu, jak widzicie, który jest dość spory, mamy właśnie kostkę wyłożoną. Mamy też meble ogrodowe, które też zostają tutaj na tym domu, już dla nowych właścicieli. No i tak to się przedstawia. Nie mamy basenu. Basen mamy na osiedlu. Nasi sąsiedzi na przykład obok mają basen. Tu też jest tak to zrobione, że można by było spokojnie basen zrobić sobie jakby w tej części, gdzie jest teraz trawnik. Też to jest bardzo fajna opcja. U nas w tamtej części drugiej, w tej drugiej części tarasu, tam właśnie, gdzie jest ta palma i Oreo, tam stała właśnie kiedyś trampolina. Czy też widzieliście, że już trampolina pojechała na nowy dom. I teraz tak, jeżeli chodzi o wyjścia, no to tutaj mamy jedną właśnie bramkę, z której można sobie wyjść na zewnątrz. My też, słuchajcie, mamy duży plus, jeżeli chodzi o widok z tego tarasu, bo my mamy widok na nasz staw retencyjny. I mamy też fontannę, którą teraz słyszycie, ten taki szum. I to jest bardzo duży plus, bo niektórzy ludzie mają albo drugi dom jako widok, albo kanał z drugiej strony, który nie jest za specjalny. No i mamy też drugie wyjście właśnie po tamtej stronie, od strony sąsiadki. I teraz jeszcze taką ciekawostkę Wam powiem. Po tej stronie mamy, jak widzicie, taki biały płot. Po drugiej stronie tak samo. Tamten płot jest naszej sąsiadki, więc to ona dba o ten płot, jak on wygląda. Wygląda słabo, a od tej strony to jest nasz płot i wygląda dużo, dużo lepiej, no bo my żeśmy, prawda, dbali o to, żeby on był zawsze pomalowany, zawsze te deski były wymienione. No i tak, tak to się przedstawia. Fajny tarasik, na pewno ktoś będzie na początku miał ładne miejsce do relaksu. No dobra, to teraz idziemy na górę. Zapraszam Was.
No dobrze, jesteśmy już na piętrze i jak możecie zobaczyć, tu jest właśnie ta cała antresola, stąd możemy zarządzać dołem. Fajnie wszystko widać i tutaj naprzeciwko jest pokój, który ogólnie jest pokojem takim otwartym właśnie na antresoli, ale my żeśmy go w pewien sposób zamknęli. Zaraz Wam pokażę, jakie fajne żeśmy rozwiązanie zrobili. Może komuś się przyda, może kogoś zainspirujemy i zobaczycie sobie, jak my żeśmy rozwiązali ten problem. I właśnie chciałam Wam też powiedzieć, że nasza agentka stwierdziła, że spokojnie możemy mówić, że mamy 4 sypialnie na górze. Ogólnie mamy sypialni 3, bo są 2 pokoje naszych dzieci, nasza sypialnia. I właśnie niektórzy, którzy znają się na nieruchomościach w Stanach, powiedzą, że ale jak to? Przecież tam nie ma szafy. Bo każda sypialnia w Ameryce musi mieć tak jakby wbudowaną w ścianę szafę, żeby mogła się nazywać sypialnią. Ale my mamy zrobioną tam zabudowę, którą zaraz zobaczycie. Zresztą Wy oglądaliście ten pokój w Metamorfozie, bo żeśmy przerabiali ten pokój no chyba parę lat temu. No parę lat temu żeśmy, ten czas, słuchajcie, tak szybko leci, mi się wydaje, że to dopiero co żeśmy robili ten pokój, ale nie, to już jest parę ładnych lat temu, jeszcze wtedy miałam długie włosy. Ale dobra. I tam właśnie są zabudowania, które mogą robić za szafy. I ona powiedziała, że spokojnie możemy mówić, że macie 4 sypialnie. Raczej to nie powinno mieć problemu, bo pokój jako pokój oddzielny jest i na pewno bardzo się komuś przyda. Jak widzicie, teraz wszystko jest pootwierane, a teraz ja Wam zamknę tę przestrzeń. Mamy 3 wielkie, ciężkie bardzo drzwi. Pamiętam, jak ciężko je było tutaj je w ogóle wsadzić. O, tak się zamyka tą część i robi nam się tutaj, widzicie, ściana. I w ogóle te drzwi są na tyle grube, że one troszeczkę wygłuszają. Więc jak my tutaj pracujemy z Markiem, to rzeczywiście można się zamknąć i można mieć taką swoją przestrzeń do pracy. Bo w tym biurze pracuje zarówno Marek, jak i ja. Marek ma bardzo dużo papierkowej roboty. Ja oczywiście montuję dla Was filmy i robię jeszcze dużo innych rzeczy związanych z naszymi różnymi biznesami. Więc proszę bardzo, teraz tutaj mamy taką fajną wyskakującą klamkę i zamykam do końca nasze biuro. Witajcie w naszej bajce. Dobra, mamy biuro. Ono też ostatnio przeszło niezłą metamorfozę, bo żeśmy je ostro posprzątali. Zrobiło się jeszcze więcej miejsca niż było. Z tego względu, że tutaj były aż 2 stoły Marka. Jeden duże biurko, jak widzicie, z ogromnym takim wygiętym ekranem. W sumie to są 2 ekrany. Jeden jest mniejszy, drugi jest taki wygięty. Jest też telewizor, ale już Wam wszystko tłumaczę, o co to tutaj chodzi. Wcześniej to biurko stało po tej stronie, a tu stał jeszcze stół kreślarski do liczenia planów. I też Marek bardzo często plany mógł sobie liczyć, kiedy odpalał je na tym telewizorze. Ale później właśnie kupił sobie ten wygięty ekran i na nim może otworzyć cały wielki plan jakiegoś dużego domu, który akurat będzie robił. Więc taka to historia szybka. Tu jest moje biurko, jak widzicie, i ono zawsze tak stało. Ale teraz stwierdziliśmy, że jak będą przychodzić ludzie do oglądania domu, też przed zdjęciami, no to właśnie bardzo duże porządki żeśmy tutaj zrobili. I teraz tak, bo jeszcze Wam nie mówiłam, jeżeli chodzi o podłogę na górze, wszędzie oprócz w łazienkach mamy podłogę różaną. Ta ciemna podłoga to jest podłoga różana, więc ona jest naprawdę też i droga, ale powiem Wam, że bardzo fajna, bardzo ładnie się ją konserwuje i przez to, że ona nie jest tutaj tak dużo użytkowana, no bo jednak większość czasu spędzamy na dole, a tutaj tylko śpimy, można powiedzieć, i pracujemy, to ona się tak nie niszczy. Naprawdę bardzo ładnie wygląda. No i jak widzicie, cały ten nasz gabinet, całe nasze biuro jest zabudowane właśnie w meble, w szafy. I może teraz przejdziemy sobie na drugą stronę tego ofisu. Tutaj, jak widzicie, mamy szafy, szafki, bardzo fajne zabudowania i to właśnie nasza agentka powiedziała, że spokojnie można mówić jako szafę, bo takich mamy aż 2. Mamy tutaj,
sorry, trzy. I jeszcze tam w jednym kącie. Tutaj mamy, uwaga, 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 łóżko w ścianie, czyli ten Murphy's bed. Tak się je otwiera i rozkłada łóżeczko. Dlatego właśnie sprzątnęliśmy tutaj ostatnio to jedno biurko, bo chciałam, żeby nasza agentka mogła to otwierać przy gościach i pokazywać. Tam jest normalnie, jak widzieliście, wbudowane łóżko z materacem, wszystko jest przygotowane, bo my, kiedy przerabialiśmy ten office, to miał być taki gabinet, biuro, slash właśnie pokój gościnny, ale że nasi goście też bardzo często śpią po prostu u Kacpra w pokoju, a tutaj mieliśmy rozłożone, i wtedy wiecie, Kacper był jeszcze mały, więc on spał u nas, a tutaj mieliśmy rozłożone właśnie tak, żeby Markowi było wygodnie w pracy, no to niestety żeśmy nie korzystali z tego, ale teraz na pewno ktoś fajnie będzie korzystał. Jak widzicie, tutaj mi się bardzo podoba, jak to okno jest właśnie fajnie zabudowane. To są też bardzo fajne szuflady. Zobaczcie, ja Wam otworzę jedną. Tutaj mam wózki na plany Marka. Teraz Marek dużo planów już nie drukuje, bo je wysyła. One są fajne, głębokie i tutaj mam wszystkie papierzyska fajnie poukładane, więc to jest super. Tu mam kolejną szafę. Tu sobie można też i usiąść, odpocząć, rozłożyć jakieś fajne poduchy. Też mamy właśnie okno, jak widzicie, z tymi fajnymi żaluzjami. I też tutaj, Wam jeszcze nie mówiłam, wszystkie okna na górze zostały wymienione na przeciwhuraganowe. Teraz są nowe kody i teraz już nie można budować domów właśnie z innymi oknami. Tak jak my w nowym domu będziemy mieć wszystkie okna przeciwhuraganowe. Już nie będziemy potrzebować przed huraganem ich zamykać specjalnymi żaluzjami, chociaż też planujemy założyć takie specjalne żaluzje na tarasie. Ale to z biegiem czasu Wam pokażę, o co chodzi. Tutaj już właśnie nie musimy mieć tych żaluzji, one są dużo grubsze i co za tym idzie, kiedy jest huragan, nie ma prądu. Trzeba używać agregata, ale kiedy jest sam huragan, to oczywiście no, miasto odcina prąd. No i co za tym idzie, nie ma klimatyzacji, więc jest duszno w domu, nie ma prądu, jest ciemno, kiedy są te żaluzje zasłonięte. A teraz jak był nie tak dawno, no nie no, parę już lat temu, huragan ostatni, który przeżyliśmy, to bardzo fajnie, bo na górze mieliśmy jasno bardzo długo, aż do wieczora, więc to było super rozwiązanie. W nowym domu właśnie ten agregat będziemy mieć na stałe zamontowany, że właśnie jak wyłączą nam prąd, miasto wyłączy prąd, to automatycznie agregat się odpali i cały czas będziemy mieć i klimatyzację i wszystko. Takie, wiecie, bezpieczne rozwiązanie na huragan. Tu jest kolejna szafa, tutaj właśnie sobie trzymamy, jak widzicie, drukarkę. Fajna sprawa, no dumna jestem z tego, tarasu, chciałam powiedzieć, z tego biura. Naprawdę fajna rzecz. Biuro ma w ogóle bardzo fajny widok, bo ma widok na nasze palmy, dwie nasze palmy, więc to jest super. Teraz nic nie widzicie, bo wszystko się rozbieliło. Jest fajny widoczek, o, trzeba przyciąć palmę z suchych liści. Jest naprawdę bardzo ładny widok. I taki sam widok mamy od nas z sypialni. No dobrze, kochani, teraz jesteśmy w kolejnym korytarzu, bo tutaj jest tak, tu jest korytarz i tu jest korytarz, taka L-ka. I teraz Wam pokażę, znowu mamy dwie pary drzwi. W jednej mamy znowu klimatyzację, która teraz chodzi, co słychać. I tej klimatyzacji tutaj w domu na górze nie było. My mieliśmy jeden unit na dole, który działał na cały dom. Ale dla nas było to za mało i na górze zawsze było bardzo ciepło, bardzo się nagrzewało jednak mimo to, bo nie wiem czy wiecie, ale zimne powietrze spada do dołu, więc no, na dole było bardzo chłodno, a tutaj rzeczywiście no, było duszno.
I teraz tak, jeżeli chodzi o ten dodatkowy unit, no to też go Marek właśnie zrobił, że mamy, możecie oddzielnie sobie regulować, na przykład jak wyjeżdżacie, tutaj troszeczkę sobie zniżyć, na dole tak samo, można też o pewnych porach odpalić tą klimatyzację, żeby ona bardziej chłodziła, mniej. Ona też jest tak ustawiona, że ona jakby nam chłodzi do sytuacji, jaka jest na zewnątrz, czyli jeżeli bardziej się robi ciepło na zewnątrz, to tutaj się bardziej chłodzi, no i odwrotnie, tak? Drugie drzwi tutaj, bo tu kiedyś była szafa, taka szafa, wiecie, na ręczniki, na pościele, a tu jest druga szafa, którą też Marek zrobił, w miarę porządek. Też jest właśnie, ja trzymam, ona jest dużo mniejsza, ale są też tutaj ręczniki, pościele, no i tam są dzieciaków pokoje i ich łazienka, ale teraz my sobie przejdziemy na tą część i pokażę Wam naszą sypialnię. Tutaj wejście do naszej sypialni z podwójnymi drzwiami i w naszej sypialni w środku jest właśnie miejsce, gdzie śpimy, jest garderoba i jest łazienka. Tu jest sypialnia, którą też żeśmy z Wami przerabiali, można tak powiedzieć. Też robiliśmy jej metamorfozę. Został tylko tak naprawdę sufit, który też wykonywał Marek. I takich sufitów rzadko zobaczycie. Jak widzicie, on jest w konkretnym stylu, bardzo taki ozdobny. Kiedyś to był, słuchajcie, szczyt marzeń każdego, żeby taki sufit mieć. Są cały czas jeszcze zwolennicy takich właśnie, takiej sztukaterii, takich różnych designów. Robi to wrażenie na każdemu, kto przyjedzie do nas, no bo to jednak jest totalnie coś innego w takim, wiecie, nowoczesnym świecie. Ale jeżeli chodzi o meble, one z nami akurat jadą na nowy dom. Na razie będą u nas w sypialni, później będą w sypialni gościnnej, bo my będziemy sobie troszkę, mamy inny plan na naszą sypialnię, no ale na początku zabieramy meble, bo one nie są stare, one są naprawdę dość nowe. No i jak widzicie, tutaj mam miejsce do malowania, którego teraz już nie będę miała w sypialni, tylko będę miała w łazience takie miejsce. Zresztą wszystko Wam później pokażę. Łóżko, prawda, no nic tam, nie wiem, nadzwyczajnego no, tutaj nie ma, no duża sypialnia fajna, z ładnym widokiem, który Wam zaraz pokażę, bo też się ostatnio mnie pytaliście, jaki my mamy widok z sypialni. Rzeczywiście ten widok jest bardzo ładny. Duży telewizor, który jest naprawdę duży, ale on jest już kupiony na nowy dom i będzie właśnie w dużym pokoju wisiał. I co? I idziemy teraz do garderoby. Garderobie też nie tak dawno byliście, gościliście u mnie, z tego względu, że ja tutaj też ogarniałam swoje ciuchy, różne torebki, dodatki, żeby wiedzieć dokładnie, co zabieram, a czego nie zabieram. I jak widzicie, ta garderoba, ona kiedyś wyglądała też totalnie inaczej, też robiliśmy jej metamorfozę. Były tutaj tylko zwykłe metalowe półki, a najczęściej w takich domach te garderoby są puste totalnie, no chyba, że się umówicie z kontraktorem, żeby Wam coś tam zrobił, więc ta garderoba też została zrobiona przez Marka, akurat kolorem ona fajnie tutaj pasuje do całej reszty domu. Wiem, że w nowym domu chciałabym mieć bardzo jasną garderobę, dużo fajniej się w takiej nagrywa, dużo lepiej ona wygląda na wideo. Troszeczkę inne ustawienie, inne rozwiązania, ale to będę Wam już mówić, jak będę na nowym domu robić garderobę. Tutaj, jak widzicie, mam też wejście na strych.
tutaj ten kwadrat, co widzimy, prostokąt w sumie bardziej, też tu się wchodzi na strych, żeby właśnie na przykład, nie wiem, sprawdzić jak wygląda dach, czy jakieś połączenia właśnie klimatyzacyjne, też można tędy właśnie wejść na strych, który no, też jest bardzo niski, tam nic więcej nie zrobicie, oprócz tego, że są tam te wszystkie połączenia i żeby sprawdzić po prostu jak wygląda, przedstawia się dach. Więc tak, tak się przedstawia garderoba, ona jest nasza wspólna, teraz będziemy mieć o tyle fajnie, żeby mieć dwie oddzielne, więc to też jest super, bo jednak ja potrzebuję więcej miejsca. Marka, to już tylko są koszule. Dobra, idziemy teraz do łazienki. Witam w naszej łazience, która jest jedynym miejscem, w którym nie był zrobiony żaden update. Chociaż i tak był robiony. Jest zmieniany kolor ścian. I tu kiedyś taka była w ogóle tapeta jakaś w ogóle beznadziejna. Pamiętam, jak to zrywałam. Przemalowywaliśmy tą właśnie ścianę. Wymienialiśmy okno. Okno też jest właśnie wymienione na przeciwhuraganowe. Ale nie robiliśmy nic, jeżeli chodzi o kafelki, sprzęty typu umywalki, krany, wanna. Kabina prysznicowa, to wszystko jest z lat 90., więc wiecie, dajcie jej szansę. Bądźcie łaskawi do oceniania tej łazienki. No jak widzicie, to jest taki, i powiem Wam, że te łazienki wszędzie wyglądają, w każdym domu tutaj na tym osiedlu, identycznie. Tak były właśnie zrobione, ale powiem Wam, że jak na tyle lat, co tutaj spędziliśmy, to naprawdę ta łazienka nie była wcale taka zła. Jest jasna, czyściutka, bo my żeśmy tutaj o nią bardzo dbali. Zresztą pokazywałam ostatnio Wam, jak fajnie doczyściłam tutaj płytki. Jest wanna, z której rzadko używam, ale jest. Czasami mam ochotę, to w sobie wskoczę. Kabina prysznicowa, bardzo fajna, duża. No i jak widzicie, dwa miejsca, takie dwie stacje do mycia dla mnie i dla Marka, duże lustro z takimi typowo hollywoodzkimi światłami, ja się śmieję. No i co? Jasna, fajna łazienka i też oddzielna toaleta. Tutaj mamy toaletę, jak widzicie, oddzielną, z fajnym widokiem na Nowy Jork. Nie wiem, czy to fajnym widokiem na Nowy Jork, więc tak się przedstawia łazienka. To jest fajne właśnie w tych amerykańskich domach, że w tej swojej master, czyli w waszej tej głównej sypialni, macie zazwyczaj tak, że jak już wejdziecie sobie do tej sypialni, to w niej macie właśnie garderobę albo dwie garderoby, tak jak my teraz będziemy mieć, i łazienkę. I już Wam nikt tam nie wchodzi, to jest tylko Wasze, no to jest super sprawa, nie? To mi się to tak podoba. Wiem, że teraz w dużo polskich domach są takie właśnie rozwiązania, że wchodzicie sobie do sypialni i macie w niej też łazienkę. To jest takie typowo amerykańskie rozwiązanie, bo to jest, no widzicie, od ilu lat już to jest. Tak, to jest taki duży plus, to właśnie lubię w tych amerykańskich domach. No i teraz przejdziemy do kolejnej części, czyli do części dzieciaków. Dobra, jesteśmy w tym drugim korytarzu i teraz tak, tu są drzwi do łazienki dzieciaków, tu jest pokój Wiktorii i tu jest pokój Kasperka. Kiedyś, jak mieliśmy tylko Wikusie, to ten pokój Kaspra był pokojem gościnnym i tu zawsze wszyscy goście się u nas zatrzymywali. Wiecie, że my bardzo często mamy gości, więc ten pokój gościnny jest nam bardzo potrzebny, dlatego wiedzieliśmy, że jak w nowym domu będziemy budować, to musi być pokój gościnny, chociaż jeden. Chociaż mamy już w planach pomysł na jeszcze jedną rzecz dla gości, ale to w trakcie Wam wszystko opowiem. Więc tak, teraz przechodzimy do łazienki dzieciaków. Tu jest łazieneczka dzieciaków, jak widzicie też jest okno, ale teraz na razie są zasłonięte żaluzje przeciwhuraganowe, bo później bardzo często, jak już trzeba było, wiecie, zasłaniać, to one się, jest to tak wysoko, trzeba mieć naprawdę bardzo wysoką drabinę, więc stwierdziliśmy, że zostawiamy to. A poza tym, jak wiecie, to okno nie jest ani żadne mleczne, ani żadne inne i jak dzieciaki brały prysznic, czy się kąpały, to rzeczywiście było widać, co tam się dzieje, zwłaszcza wieczorami i naszych gości, bo to też jest najczęściej też łazienka gości, więc stwierdziliśmy, że niech zostanie na razie zamknięte. No więc jak widzicie tutaj łazienka jak łazienka, jest jedna umywalka, co właśnie ubolewam teraz przy dwójce dzieci.
W nowej łazience będą dwie umywalki, będą mieli każdy swoją oddzielnie, toaleta i właśnie wanna. W tej nowej łazience to będzie lepiej rozmieszczone, jeżeli chodzi właśnie o toaletę i miejsce do kąpania, bo teraz tutaj to wszystko jest jakby, można powiedzieć, że na kupie. Nieduża łazieneczka, ale jest fajna, jest też po remoncie, może nie jakoś ostatnio, ale jest na pewno zmieniona, wygląda inaczej, więc teraz przechodzimy gdzie? Do pokoju Wiktorii. Jesteśmy w królestwie mojej gwiazdy, u Wiktorii. Też bardzo często widzieliście ten pokój w różnych metamorfozach. Lubiliście bardzo te metamorfozy oglądać, zwłaszcza na moim drugim kanale, na Dekretka 2. Zapraszam Was na niego, bo zaczęłam tam wrzucać na nowo filmy, więc jeżeli tam dawno nie byliście, to zachęcam, bo są nowe filmy. I proszę bardzo, dostałam pozwolenie, że mogę nagrać. To jest właśnie Królestwo Wiktorii. Bardzo fajny pokój, bardzo go Wiktoria lubi i Wiktoria już jest na tyle dużą dziewczynką, że ona naprawdę mówi, że będzie trochę tęsknić za tym pokojem, więc mam nadzieję, że uda nam się wiecie, zrobić taki fajny pokój jej w nowym domu. Ona ma dużo wspomnień z tym domem, dużo z tego domu już pamięta. Kacper pewnie więcej będzie już pamiętał z nowego domu, ale Wikusia no, jest związana z tym miejscem, to rzeczywiście trzeba przyznać. Fajny pokój, też miał dużo właśnie metamorfoz, teraz jest takim fajnym pokojem dziewczynki. Zresztą nie pokazywałam Wam chyba, ale zobaczcie, jaki piękny fotel ostatnio Wiktorii kupiłam. Ona dużo miejsca, dużo czasu spędza przy biurku, bo jak wiecie, ona kocha malować, rysować. No i tak się przedstawia ten pokoik. Fajny, mi się podoba, naprawdę super. Myślę, że dla kogoś będzie to fajny pokoik, fajne okno. Jest taki, wiecie, jest mniejszy niż teraz, co będzie miała Wiktoria, ale też fajnie się wszystko mieści, można to wszystko fajnie urządzić. Tu jak widzicie właśnie jest wbudowana szafa. W szafie też, szafę też Marek robił dla Wiktorii specjalnie. Bardzo fajna szafa, to też jest na plus przy sprzedaży domu, bo takich szaf customowych jest mało, więc też nasza agentka powiedziała, że super, że taka szafa jest. I szafa u Kacpra też jest w sumie zabudowana, którą zresztą zaraz zobaczycie. Ta-da! A teraz jesteśmy w królestwie Kacpra. Specjalnie złożyłam łóżko na tą okazję, bo to łóżko zazwyczaj jest otwarte, jak widzicie, tu są dwa aż materace, znaczy otwarte, chodzi mi, że rozłożone i ono zajmuje prawie cały pokój, też ze względu na to, że były robione zdjęcia, no to chciałam, żeby ten pokój wyglądał na większy, no ale wiecie, my tak czasami jeszcze Kacper chodzi niestety w nocy, właśnie przychodzi do nas do sypialni i czasami albo jak jesteśmy bardzo zmęczeni, to przychodzimy do niego tutaj, albo go zostawiamy właśnie u nas już w łóżku, więc tak jeszcze wędruje sobie Kacper, dlatego mamy też właśnie takie duże rozłożone łóżko, to są jakby co to te łóżka, w ogóle meble u dzieciaków są z Ikei, bardzo, bardzo fajne, mają takie fajne duże szuflady do przechowywania, naprawdę bardzo nam się sprawdzają i właśnie można je rozkładać lub składać. To jest właśnie super w tych łóżkach. No i jak widzicie, tutaj też Kacper ma podobnie jak Wiktoria w pokoju, że właśnie ma szafeczki na swoje książki, na zabawki, na samochodziki. Razem z tatą tą pasję mają. Uwielbia Kacper samochody. Te wszystkie samochody, które tu widzicie, to Marek poskładał. No i jak się Kacper urodził, to właśnie tak żeśmy mu zrobili ten pokój i rzeczywiście oprócz dinozaurów i King Kongów i żółwi ninja, Kacper też kocha samochody, tak jak jego tata, więc naprawdę je bardzo lubi i chce je zabrać do swojego nowego pokoju. Więc tak się przedstawia pokoik Kacpra. Tutaj druga strona pokoju, też jest właśnie zabudowana szafa, jak widzicie. Też są właśnie półki, szuflady. Tak to się przedstawia. No i tak, kochani, to można powiedzieć, że tyle, jeżeli chodzi o nasz house tour. Wszystkie kąty Wam je pokazałam, oprócz garażu oczywiście, pamiętajcie o tym. Dajcie znać, jak Wam się podoba taki typowy amerykański dom z lat 90.
z dużymi update'ami, no ale tak to wygląda. Fajny to był domek, przez tyle lat naprawdę nam się bardzo fajnie sprawdzał. Teraz potrzebujemy czegoś innego, czegoś nowego, trochę więcej przestrzeni jeszcze, no ale mam nadzieję, że komuś będzie fajnie służył, komuś się będzie tutaj miło mieszkać. No nic, ja już się z Wami żegnam. Do usłyszenia, buziaki. Pa!